10 000 dolarów. Znasz kogoś, kto tyle uzbiera? Może ty. Tanio jak za Charlie'ego. Chyba nie warto się wysilać. Jack Berter w filmie Colorado Charlie. W pozostałych rolach. Muzyka. Scenariusz. Reżyseria. Obudź się. 2 razy whisky. Najlepszą, jaką macie. Zostaw butelkę. Sami sobie nalejemy. Powiedział whisky? Dzięki, partnerze. Nie miej mi za złe. Zjeżdżaj, sępie. Upierdliwi ci kolesie. Chcecie pokój? Nie, tylko przejeżdżaliśmy. Zatrzymajcie się tu, zaczyna się sprzedaż bydła. Z tego, co słyszę, już się zaczęła. Prywatne mordobicie. Nasz szeryf postanowił się ustabilizować. Robimy mu przyjęcie pożegnalne. Osiedli się gdzieś i wychowa parę dzieciaków. Nieźle zaczyna. Żeni się z wdową z synkiem. Kazała mu odłożyć broń, dać sobie spokój z szeryfowaniem i zostać rolnikiem. Ciekawe, prawda? Tak po prostu sobie odchodzi. Ładnie z jego strony. Powiedziały, że kiedy wyjeżdżają? Jutro, pociągiem do Hays City. Żałosny ochlapusie, chciałbyś się napić, co? Co za pomysł? To nie w porządku. Jak możesz się nabijać z kogoś w jego wieku? Próbowałem czegoś go nauczyć. Zostajecie tu? Nie, tylko przejeżdżaliśmy. W drodze zachciało nam się pić, więc się zatrzymaliśmy. To nie jest zabronione. Złapali ich? Tak. Na razie, szeryfie. Czekajcie. Jesteście mi winni 20 dolców. Za co? Za naklejkę? Za resztę butelki. Dość. Nic ci nie jest? Mary robi się spokojniejsza, prawda? Jack, przyjacielu, daj mi whisky. Od teraz ty będziesz musiał utrzymywać tu spokój. Zrobię, co w mojej mocy. Wiem. Panna młoda czeka, więc na razie. Do widzenia, Bill. Pożegnaj ode mnie Norę. Bez niego będzie inaczej. Nie wróży mi to dobrze. Nie to miałam na myśli. Wiem. Na pewno będziesz najprzystojniejszym stróżem porządku, jakiego kiedykolwiek miało to miasto. Dostanę buzi, panie szeryfie?
W porządku, Pablo, nie ma się czym przejmować. Jen myślał, że ucieknie ze złotem. Mylił się. Trzeba naprawdę wcześnie wstać, żeby oszukać starego Charlie'ego. Dorzuć do ognia, zimno tu. Kiedy wracaliście, John miał mały wypadek. Przynieście mi worek złota z jego siodła. Wolałbym go mieć przy sobie. Co nowego? To prawda. Bill wyjechał z miasta. To dobrze. Będą kłopoty. O co chodzi? Uwierzyliście w historię o dzikim Billu? Boicie się? Ja się nie boję. Co się stało? Wczoraj mieliśmy z nim drobne starcie. Nikt mu nie wchodzi w drogę. Jesteście bandytami czy sklepikarzami? Kiedyś sam zabiję tego dzikiego Billa. Mam dość słuchania o tym, jaki jest niebezpieczny. Ja też jestem szybki i groźny. Zresztą dobrze, że wyjechał. Mamy coś do roboty. Lepiej, żeby nam nie przeszkadzał. Jedziemy. Następnym razem patrz, jak chodzisz. Dolar? Prawdziwy dolar. Dziękuję bardzo. Ręce do góry. Dalej, Pablo. Rusz się, Pete. Panienko. Chodź, malutka. Przykro mi, amigo, ale mamy wydatki. Co tu masz? Może Biblię? Pomódl się. Nie warto za to umierać, co?
Posłuchaj, malutka, zrobię z ciebie królową. Stąd do Meksyku. Żadnych sztuczek, chyba że chcecie umrzeć jak ten głupek. Grzecznie, bo Charlie znów się rozgniewa. Grzecznie, amigos. Może kiedy indziej. Ty tam, stań tak, żebym cię widział. Odsuń się od drzwi. Potem dam ci posłuchać. To nowy szeryf. Próbuje być bohaterem. Chce sobie wyrobić markę. Pierwszy dzień w pracy. Dobrze strzela. Dick, idę za tobą. Nie podnoś się. Strzeliłeś do Dicka. Trzymaj się, nic ci nie będzie. Tylko draśnię się. Przyprowadź konie, szybko. Amigos, zmywamy się. Mary, jestem szeryfem. Pozwól mi wypróbować pistolety. Nie, idź spać. Proszę, tylko raz. Dobrze, ale od razu potem pójdziesz do łóżka. I jak? Za duży. Pomogę ci. Proszę. Do lustra. Chcę zobaczyć, jak wyglądam. Kiedy dorosnę, będę najlepszym rewolwerowcem zachodu, tak jak ty. Na miłość boską, Bill. A ty, młody człowieku, natychmiast do łóżka. To nic dobrego. Ale mamo, nie ma mowy. Idź spać. Nie mogę jeszcze chwilę zostać? Nie. Dobranoc, Timmy. Dobranoc. Nie wiesz, jak się poczułam, kiedy zobaczyłam Tima z twoim pistoletem. Nie chcę, żeby wyrósł na rewolwerowca, jak jego ojciec. Nie zniosę tego. To dobry chłopak i będzie dobrym mężczyzną, ale nie mówmy o tym teraz. Noro, posłuchaj. Nie bądź taka, to nasza noc poślubna. Tak, telegram do pana. Przepraszam, że przeszkadzam, ale to pilne. O co chodzi? Zabili Jima. Kto mógł to zrobić? Nie wiem, przygotuj moje rzeczy.
Nie, Bill, nie możesz. Muszę. Nie jesteś już szeryfem. Proszę, nie jedź. Nie. Jim był dla mnie jak brat. Muszę jechać. Znowu to samo. Przemoc i nienawiść, jedyne cechy męskie. Gdybyś kiedyś musiał przestać zabijać, umarłbyś z żalu. Noro, spróbuj zrozumieć. Muszę jechać. Jesteś jeszcze gorszy niż inni. Dałeś słowo, że nie będziesz już strzelał i zabijał. Przykro mi, Noro, są rzeczy, których mężczyzna nie może uniknąć. Jeśli to ważniejsze niż słowo, które mi dałeś, to jedź. Wrócę najszybciej, jak będę mógł. Nie będę czekać. Zamieszkamy u mojego ojca. Rano wyjeżdżamy. Posłuchaj, Dick. Musimy wyjąć kulę. Wiem, że będzie strasznie bolało, ale jeśli ją zostawimy, umrzesz. Rozumiesz? Wody. Posłuchaj na miłość boską. Pomóżcie mi, chłopcy. Trzymajcie go. Gotowi? Wiesz, ile mamy? Prawie 85 tysięcy dolarów. Cała forsa handlarzy bydła i jeszcze więcej. Dajcie prochu, szybko. Paskudnie krwawi. Spokojnie, Dick. Musiałem to zrobić. Teraz wszystko będzie dobrze. Tylko spokojnie. Panie, miej w swojej opiece duszę naszego zmarłego brata Jamesa Simpsona. Chcesz to zachować? Chciał ci to dać. Proszę. Dobrze. Będę to nosił, dopóki nie pomszczę Jima. Jak? Są przed tobą. Dogonisz ich? Nie dogonisz ich. Nie mówiłeś, że jeden z nich jest ranny? To ich opóźni. Powodzenia. Dzięki. W drogę. Macie rodzinę w Hay City? Tak, ojca. Mieszka jakąś milę od miasta. Bill zamieszka z tobą i będzie farmerem. Zabawne. Nie mogę sobie wyobrazić, jak twój mąż wypędza bydło na popas. Módlmy się, żeby nie trafił na bandytów, takich jak Colorado Charlie. Wiesz, co mówią? Doskonale strzela. Thank you.
Pete, jedź dalej. Pablo, znieś go. Nic mu nie będzie, jest tylko osłabiony. Jak się czujesz? Dużo lepiej. Jedźmy, ty zostajesz. Dość masz na dzisiaj jazdy. Rozbijemy obozowisko. Wygląda na dobre miejsce, znakomita kryjówka. Spokojnie, muchacho. Niedobra woda. Konie nie pójdą dalej bez wody. My też nie. Jeszcze 2 godziny do zachodu słońca. Ruszajmy. Wciąż krwawi. Jest bardzo słaby. Nie możemy jechać dalej. Nie martwcie się, nic mi nie będzie. Jeśli cię zostawię, to zdradzę twojego ojca, który był moim najlepszym przyjacielem. Rano znajdziemy doktora. On cię opatrzy i pojedziemy w jakieś spokojne miejsce, żebyś doszedł do siebie. Nie wiem, czy będzie chciał długo czekać. Nie prosiłem o głosowanie. Po tej stronie granicy to bardzo niebezpieczne. Wynieśmy się stąd, zanim nie będzie za późno. Nic mu nie będzie. Zamknijcie się. Podzielimy się. Weźmiecie ludzi do seniory, a ja i Dick dołączymy do was, jak tylko będzie miał dość siły, żeby jechać. Jadę z wami. Tylko ty możesz dopilnować chłopaków. Zabierz ich do Meksyku. Wezmę Pabla. Może jeszcze kogoś. Bill, dajmy sobie spokój. Nie ma sensu jechać dalej. I tak ich nie dogonimy. Może już są w Meksyku. Na pewno. Wracajcie, jeśli chcecie. Ja jadę dalej. To szaleństwo. Gdzie się podziewałaś? Daj. Dlaczego tak się na mnie gapisz? Czyli dziki Bill się tu kręci. Będzie zadawał pytania. Pamiętaj, żeby udzielać właściwych odpowiedzi. Idź do drzwi, żeby niczego nie podejrzewał.
Dzień dobry pani. Mogę mówić z pani mężem? Nie ma go, wyjechał na cały dzień. Jestem trochę zmęczony, poczęstuje mnie pani kawą? Przykro mi, nie mam. Szkoda. Jakieś kłopoty? Zdawało mi się, że coś się dzieje w domu. Chyba masz rację. Doktorze, niech pan pójdzie za nim. Grozili mi. Powiedzieli, że spalą rancho, jeśli im nie pomogę. Ilu ich było? Czterech. Nie licząc tego, trzech. Gdzie pozostali? Pojechali po doktora. Wynośmy się stąd. Dokąd mnie pan zabiera? W bezpieczne miejsce. Chodźmy. Chwileczkę. Proszę tu zostać. No dalej zastrzel mnie. Nie boję się śmierci. Szkoda tylko, że nie było prawdziwej walki, dziki Bilu. Na nogi. Wstań.
Dobrze, oto twoja walka. Ręce do góry, wyżej. Zastrzelisz mnie? Nie. Zostawię cię tym, do których należysz. Ruszaj się. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Twój mąż jest tu gdzieś, a ty nic? Papa. Tato, zostaw mnie samą. Za chwilę, dziadku. Dość na dziś zabawy. Chodź. Dziki Bill, wielki rewolwerowiec, szlachetny szeryf, strzelający do rannego, który nie może się bronić. Twój człowiek miał broń, strzelił pierwszy. Wiedziałem, że się kiedyś spotkamy, ale sądziłem, że to będzie pojedynek twarzą w twarz. Najszybsi rewolwerowcy okolicy, historyczny pojedynek, walka, o której będą śpiewać. Może innym razem. Chyba, że dasz mi jeszcze jedną szansę. Nie będzie innego razu. Jeszcze nie skręciłeś mi karku. Staniesz przed sądem. Nie ma sprawiedliwości na świecie, szeryfie. Co to jest sprawiedliwość? Obaj zabijamy ludzi. Ty dostajesz za to nagrodę. Mnie chcą powiesić. To jedyna różnica. Jest jeszcze jedna. Ludzie, których zabijamy. Jak ten ranny chłopiec, jak to możliwe, że jeszcze mnie nie zabiłeś? Nie masz broni. Zostawię to katom. Chłopiec, którego dziś zabiłeś, Dick, był dla mnie jak syn. Więc ja zabiję ciebie. Tak, jeśli cię kiedykolwiek wypuszczą. Pewnie strzelisz mi w plecy. To jedyny sposób, jaki znasz. Nie, chcę zobaczyć twoją minę, kiedy trafi cię kula. Idź spać, niech ci się to przyśni. To będzie piękny sen. To Dziki Bill. Dzień dobry, panie sędzio. Przedstawiam moją zdobycz. Będziesz miał uczciwy proces, zanim cię powieszą. Wierzę. Zabrać go. Zabójca Jima nie żyje. Jim też. Posłuchaj, Mary. Powinnaś się wyprowadzić. Może przyjedziesz do nas z wizytą. Dobrze? Pomóż Mary się spakować. Panie sędzio, może postawi mi pan piwo. Myślę, że zasłużyłem. Załatwmy go. Powiesić go od razu. Nie, musi być proces. Mamy dla ciebie nowy sznurek, Charlie. Jeszcze nie było sznurka, na którym można mnie powiesić. Nikt nie będzie wieszał kolana do czarnego. Idź do mamusi, zanim coś ci się stanie. Nie powieszą mnie. Tak myślisz? Idź się do domów, już po wszystkim. Tego mi było trzeba. Jeszcze jedno? Nie, dziękuję. Opowiedz, jak to się stało. Nie ma dużo do opowiadania. Złapałem go i przywiozłem. He didn't have time to spend any.
Pieniądze. Nie miał czasu wydać. I gwiazdę Jima. Tyle forsy. Mieliśmy nadzieję, że wrócisz. Nie chcesz? Springfield bez ciebie to nie to samo. Dziękuję za komplement, ale moja żona czeka w Hays City. Szkoda, że Nora tak sądzi. Bill jest najlepszym stróżem porządku na całym zachodzie. Dobry trzylatek, Steve, czystej krwi. Raczej sześciolatek. Może jego dziadek był czystej krwi, bo on nie. Chcesz powiedzieć, że oszukuję? Mam rację? Nie, ale nie byłbym handlarzem, gdybym trochę nie przesadzał. Podoba mi się koń, ale trochę za dużo za niego chcesz. 10 mniej. Umowa stoi? 20 mniej. Nie ma mowy. Przykro mi, że się nie dogadaliśmy. Może innym razem. Czekaj, Steve. Za tę cenę praktycznie go oddaję. Nie sprzedaję. Ale dla ciebie... Najwyższy czas, żebyś wrócił. Jak się masz? Jak nigdy. Pamiętasz Mary? Jasne. Miło znów cię widzieć. Schwytałeś Charlie'ego? Tak. Nikomu by się nie udało. Poczekaj, aż w Hays City dowiedzą się o złapaniu Charlie'ego. Kiedy im powiem, nie uwierzą. I to jest Steve White, nasz szeryf. A to jest... Wszyscy znają dzikiego Billa. Bardzo mi miło. Na razie. Chcesz jeszcze, kochanie? Nie, dziękuję. Zobaczę, kto przyszedł. Mamo, to Bill. Przywiózł Mary. Cieszę się, że wróciłeś. Kobyła się oźrebiła, a kurczaki później, dobrze? Tim, pomóż mi wnieść rzeczy, Mary. Zrobię kawę. Porozmawiajmy. O czym? Myślałam, że wszystko zostało powiedziane w naszą noc poślubną. Dziękuję Bogu, że nic ci nie jest. Naprawdę tak myślisz? Przykro mi. Kocham cię, ale nie mogę tego znieść. To był dla mnie koszmar. Byłam przerażona cały czas, kiedy cię nie było. Ale to się nie powtórzy. Co się nie powtórzy? Ja nie jestem ważna, to Tim się liczy. Już ma w głowie pistolety i zabijanie. Nie chcę, żeby wyrósł w atmosferze przemocy. Teraz rozumiesz? Ja taki nie jestem. Jesteś taki jak inni. Nie widzisz tego? Nie jesteś mordercą. Zabijasz ludzi legalnie. Ale zabijasz. Wiedziałaś o tym przed ślubem. Obiecałeś, że z tym skończysz. Mój przyjaciel został zamordowany i musiałem go pomścić. Nie przepraszam za to, jaki jestem. Bill? Zobaczymy się później. Będę w pobliżu. Patrz, jak chodzisz. Przeszkadza ci coś? Cześć, George. Jak się masz, Kitty? Chyba w porządku. Kogo tu mamy? Cześć, George. Chodź tu. Czekaj, może usłyszę. O co chodzi? Dużo wrażeń. Wiesz, kto jest w mieście? Dziki Bill. Wiesz, co Steve powiedział? Że sam jeden rozwalił cały gang i schwytał Colorado Charlie'ego. Nieźle. Chyba o nim słyszałem. Podobno jest bardzo dobry. Słuchaj go. Podobno jest bardzo dobry. Strzela jak błyskawica. Zachowujecie się jak banda panienek. Rewolwerowiec wyrabia sobie imię i wszyscy się go boją. A w końcu trafia na kogoś lepszego. Na przykład na ciebie?
W każdym razie nie mówiłem o tobie. Chodźmy, chyba się wściekł. Tak, to furiat. Na kogoś takiego jak Dzikie Bill można popatrzeć, rozumiesz? Tak. Zanim pójdę, co powiesz na drinka? Powiem tak. On jest w porządku. Trzeba mieć nerwy, żeby coś takiego zrobić. Poproszę whisky. To samo. Jesteś zaślepiony. Wypijmy za Dzikiego Billa. Jasne, wypiję za niego. Czemu nie postawicie mu pomnika? Inni już mają, chociaż tyle nie zrobili. Whisky. Ten wasz Dziki Bill wystrzelał pewnie cały gang. Obawiam się, że nie. Większość uciekła. Witamy w Hastings. Mówiliśmy o tobie. Dzięki. Proszę whisky. Już czeka. Zaraz, to mój drink. Dobrze, szeryfie, nieważne. Oczywiście, jeżeli mi naleje. Patrz, kiedy do ciebie mówię. Zawsze tak uciekasz? To twoja whisky. Przypuśćmy, że ja wypiję swoją, a ty swoją. I przypuśćmy, że każę ci przeprosić za to, że chciałeś ukraść mojego drinka. Co ty gadasz? Idź do domu. Nie wtrącaj się, szeryfie, to on zaczął. Nie masz prawa. Zrób, co mówi szeryf. Wyjdź, przewietrz się trochę. Chyba się czegoś nauczyłeś. Teraz idź. Dzięki, że go nie zabiłeś. Nigdy nie widziałem tak szybkiej akcji. Pomyślę, że wpadłem tylko się napić i w coś zagrać. Jestem z tobą. Kto gra w pokera? John i ja. Chodźmy. Mary, pobaw się ze mną, później. Nie przeszkadzaj, Mary, idź po jajka. Dobrze, przyniosę. Nie wpuszczaj psa do stodoły. Nie martw się. Co ci jest? Denerwuję się. Zaczynam myśleć, że powtórne małżeństwo to był błąd. Kobieta z synkiem wieku Tima nie powinna być sama. Bill to dobry człowiek, ale nie możesz go zmieniać. Przyjmuj go takim, jakim jest. Oczywiście wiesz, co znaczy ból i uczucie pustki. Nie mogłabym tego znieść. Nie chcę, żeby to samo przytrafiło się Billowi. Nasz kraj jest młody i prymitywny, więc panuje tu okrucieństwo. Ciężko nam z tym, ale mam nadzieję, że kiedyś ludzie staną się dla siebie mili. Nikt już nie będzie nosił broni. Ale nie tu i nie teraz. Mężczyźni muszą nas chronić. Zdarza się, że mężczyzna zabija albo zostanie zabity. Na twoim miejscu bym po niego poszła. Masz rację. Dziękuję. Karty? Dwie. Proszę. Trzy, szeryfie? Trzy. Bill? Dziękuję. Zaczynajmy. Pas. Kul na królach. Przy twoim szczęściu powinieneś grać uczciwie. Mówią, że jest uczciwy nie dlatego, że jest, ale dlatego, że boją się powiedzieć, że nie.
Bill, za tobą. Uważaj. Tom nie żyje. George też. Kochanie, zabierz mnie stąd. Oczywiście. Biedny Tom nie wiedział, kto do niego strzelił. Tata mówił mi kiedyś o miasteczku, przez które przejeżdżał. Jest w górach, gdzieś w Nowym Meksyku. Nikomu nie wolno tam nosić broni. Czy nie moglibyśmy tam pojechać? To byłoby dla nas wspaniałe miejsce, tylko że ja nazywam się Dziki Bill. Niedługo znów ktoś mnie zaatakuje, tak jak dziś. Jestem, jaki jestem. Twoje imię cię określa. Może byś więc je zmienił. Zaczniemy od początku. Chciałbym spróbować. Nie wiesz, ile to dla mnie znaczy. Todavía no llega quien me dijo volveré. Las tres, el viento se levanta y yo quedo aquí, aquí con mi dolor. ¿O por qué? Dime por qué. Dzień dobry, czy mogę służyć? Przynieś nam wina. Może coś do jedzenia. Jak leci? Złe wieści. Złe wieści? Zabili Colorado? Jeszcze nie. Muszą zrobić proces. Pewnie już niedługo. Znowu. Może jeszcze jedną. Dość na dziś. Gwizd pociągu działa mi na nerwy. Zła, niekończąca się noc. Obudź się, Charlie. Co jest? Zaczyna się zabawa? Nie, ale niedługo. Chciałem sprawdzić, jak się czujesz. Jak się czuję? Posłuchaj, powieszą mnie za parę godzin, a kiedy mnie odetną, i tak będę zdrowszy niż ty. Co tam się dzieje? Otwórz! Co jest? Dlaczego wrzeszczysz? Szubienica się pali. Jak to się stało? Nie wiem, lepiej zobacz sam. Trzeba to sprawdzić. Chłopcy, szybko! Co się dzieje? Wystarczy. Weźmy konie. Nic ci nie jest? Wyciągnij mnie stąd, szybciej! Są. Gracias, amigos. Przez chwilę myślałem, że żadnego z was już nie zobaczę na świecie. Musimy uciekać.
W drogę, chłopcy. Tędy. Zmienimy konie na ranczu Franklina. Nie, tędy. Mam coś ważnego do załatwienia. Chwileczkę, idę. Senior Thomas? Tak, czego chcesz? Wyjdź. Już. Chodź, stary. Czego ode mnie chcecie? Oszczędź sobie śliny na odpowiadanie na pytania. Łap! Nie chcę go. Proszę, Pablo. Mam. Puśćcie mnie. Brać go. Puśćcie mnie. Zapłacicie mi za to. Spokojnie, stary. Dlaczego się wydzierasz? Koniec, amigos. Stół zastawiony dla jednej osoby. Pete, nalej sobie wina. Od tego stopy mi puchną. Proszę. Dzięki. Gdzie dziki Bill? Odebrało ci mowę, stary? Gdzie on jest? Wyjechał z Timem i Norą parę tygodni temu. Dokąd pojechali? Nie wiem. Wyjechał ze Springfield i rzucił pracę szeryfa. Nie wiem, gdzie jest. Musisz mi powiedzieć. Nic nie wiem. Do diabła z tobą. Chłopcy, idziemy. Masz mocne nerwy, stary. Panie Boward, na razie, Ed. Możemy porozmawiać za chwilę? Oczywiście. Jak leci, szeryfie? Dziękuję, dobrze. Mam do pana pytanie. Mów. Harvey, właściciel sklepu, zanim zostałeś członkiem Rady Miasta. Może nie wyrażam się najlepiej, ale prawda jest taka, że lubimy cię i chcielibyśmy, żebyś zasiadał w Radzie. Chętnie wam pomogę. Co mam zrobić? Nie wiem. Pomagaj nam planować i podejmować decyzje. Na przykład teraz przygotowujemy targ. Chyba sobie poradzę. Dzięki. To ja dziękuję. Chyba trzeba to uczcić. Dziękuję, ale żona czeka na nas. Może kiedy indziej. Jestem już dość duży, żeby sam samemu iść na targ, kiedy indziej. Oczywiście.
Biedny tata. Nora, what's happened? Co się stało? Read that. Czytaj. Go ahead. Bill. 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 Wiesz, że będzie targ? Pozwolisz mi pójść? Zobaczymy, kochanie. Na razie idź się bawić. Co się stało? Mary, zabierz go na dwór. Idź z Mary. Colorado Charlie. Uciekł z więzienia. Skąd wiesz? Ojciec napisał list. Przeczytaj. Strasznie go pobili, ale nie powiedział, gdzie jesteśmy. Bardzo się boję. Czego? Jedyna osoba, która o nas wie, to twój ojciec. Jeśli chce przyjechać, niech przyjedzie. Tym razem to ja sam załatwię sprawę. Nie wolno ci. Tego właśnie nie chcę. Zaczekaj. Jest tam kto? Jak się pani miewa, panie Andrews? Dziękuję, dobrze. Chcesz wody? Proszę. Ludzie zaczynają mieć dość tego twojego pościgu. Chcą, żeby się coś działo. Wiem. Gdzie się ukrywa ten gringo? Dziki Bill? Czemu po prostu o nim nie zapomnimy? Posłuchaj. On zabił Dicka. Musi zostać ukarany. Nie rozumiem, jak mógł zniknąć taki znany człowiek. Prędzej czy później się pokaże. Nie jesteśmy psami gończymi, lecz bandytami. Przekonałeś mnie. Powiedz chłopakom, że wracamy do bandyckiej roboty. Teraz dobrze gadasz. Chłopcy, wracamy do roboty. Nie wolno tu nosić broni. Jestem bandytą, więc je schowam. Jak się masz, amigo? Co się tu dzieje? Święto żniw. Nie słyszałeś? Myślałem, że wszyscy w okolicy wiedzą. Spokojnie, nie jestem stąd. Czytałeś ogłoszenie? Jeśli masz broń, powinieneś ją zostawić w biurze szeryfa. Jak widzisz, nie mam spluwy. Religia mi zabrania. Religia? Mam nadzieję, że nie jesteś z tych, co nie mogą pić. Nie martw się. To jeszcze nic nie znaczy. Może po prostu kłopoty z żołądkiem. Nic jej nie jest? Nie, gratulacje. Wkrótce w domu będzie kolejny chłopak. Czego on ci gratuluje? I kiedy tu będzie nowy chłopiec? Nie od razu. Może na wiosnę. Dlaczego nie teraz? Obawiam się, że wcześniej się nie da. Jest wszystko umówione. Myślę, że za jakieś pół roku, panie Bauer. Pół roku? Dziękuję, doktorze. Za co pan dziękuję? Nic nie zrobiłem. Wyjaśnię ci później. Życzę miłego dnia. Nora. Bill. Oh, Bill.
Jestem taka szczęśliwa. Pozwól mi odetchnąć. Zostaw mnie, na miłość boską. Nie musisz wypoczywać? Chyba nie chcę, żebym do czerwca leżała w łóżku. Nie, tylko myślałem... Mary, przyprowadź Tima. Czy to nie śmieszne? Chcę iść na targ, a Bill próbuje zatrzymać mnie w domu. Bill ma rację, rano zemdlałaś. Zostań w domu i odpocznij. Przepadnie mi targ i tańce. Mama dobrze wygląda, pozwól jej iść. Weź Tima, może ja i Nora przyjdziemy później. Chyba nie powinienem iść, przecież nie jesteś pielęgniarką. Nie, chyba się tu nie przydam. Właśnie. Cześć, mamo. Czasami mężczyźni są śmieszni, prawda? Daj whisky, bo umrę z pragnienia. Co za zbieg okoliczności, miło cię widzieć. Wyrzucili mnie ze Springfield. I ciebie pierwszego spotykam w Little River. Jeśli chodzi o mnie, dobrze się składa, bo chciałbym się napić wody. Mogę? Dwa razy. Zatańczysz? Dziękuję. Wszyscy się dobrze bawią. Nie wiem, czy w Selunie nie będzie strzelaniny. Jest bezpiecznie, tak sądzę. Podrzucę monetę, a ty w nią trafisz. Myślisz, że Kimon jest dzikim Billem? Spróbuj sam. Dalej. Gdzie żona? Źle się poczuła. Chyba nic poważnego. Będzie miała dziecko. Chciał powiedzieć, że już je zamówiliśmy, ale trzeba poczekać 6 miesięcy. Trzeba to uczcić. Napij się z nami. Dzięki, ale chyba musimy przełożyć świętowanie. Chcesz się pić? Trochę. To dla ciebie. Spróbuj, zdobędziesz nagrodę. Facet chce strzelać. Myślałam, że postawisz mi drinka innym razem. Postaw mi drinka. Jasne, whisky. 2 razy whisky. Pokażę ci. Najważniejsze są ćwiczenia, ale przede wszystkim, kiedy strzelasz, musisz wycelować. Chybiłeś. Nieźle. 1 na 2. 1 na 1 byłoby lepiej. Potrafisz? Jasne, trafi za pierwszym razem. To niech nam da lekcję. Miły ten nasz przyjaciel. Chodźmy. Boisz się? W moim kraju mężczyzna musi dowieść tego, co mówi. Strzelaj. Pewnie, przecież umiesz. Skąd jesteś? Z Meksyku. Miałem przyjaciela w Meksyku. Też świetnie władał bronią. Zabawne, że też musiał strzelić 2 razy, zanim trafił. Ciężko z tym przeżyć. Dość, pokaż nam. Powiedz, kiedy będziesz gotów. Świetnie. Niemożliwe, to sztuczka. Proszę, szeryfie, tym idziemy do domu. Odebrało ci mowę? Kiedy wrócisz do Meksyku, powiedz, że widziałeś doskonałego rewolwerowca tutaj w Little River. Dosyć na dzisiaj strzelania. Wszyscy do środka i tańczyć. Wszyscy do środka. Tim, obudź się. Nie śpię. Poproś mamę, żeby zeszła. Muszę wyjść. Dziękuję.
Dobrze, Pablo, to Dziki Bill. Miałeś rację, tylko on mógł tak strzelić. Słynny Dziki Bill. Najszybszy rewolwer w okolicy. Dziki Bill, nie możesz się chować w nieskończoność przed Colorado Charlie'm. Wiedziałem, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Proszę, zabij mnie, nie mam broni. Po co tracić czas? Nie wtrącaj się, to moja sprawa. Nie próbuj żadnych sztuczek, słyszysz? Bo zepsujesz wszystkie moje plany. Do rogu. Co zrobimy? Zaraz ci powiem. Skoro wychodzisz, przynieś mi trochę lodu. Colorado Charlie. Nikt inny, droga pani. Nie nazywaj mnie drogą panią, ty bandyto. Jak tam ojciec? Był trochę poturbowany po naszej ostatniej wizycie. Nie, jest w ciąży. Za kogo mnie masz? Nie robię krzywdy kobietom, to nie w moim stylu. Chyba, że jest konieczne. Co zrobisz? Muszę panią przeprosić. Nigdzie nie pójdę. Musisz zabić i mnie. Nie, rób co mówi. Pamiętasz naszą rozmowę tamtej nocy? Powiedziałem, że zabiję cię, kiedy będziesz miał broń, kiedy spotkamy się twarzą w twarz. Jestem lepszy i dowiodę tego. Kochanie, nic ci nie jest? Co oni ci zrobili? Gdzie mój pistolet? Po co ci pistolet? Co z nim zrobiłaś? Wrzuciłam do rzeki. Wtedy, kiedy dostałam list od ojca, wiedziałam, że będziesz chciał go użyć. Co ty mi zrobiłaś? Jeszcze jest? Tak. No już. Nie rozumiem, dlaczego go po prostu nie zabijesz? Ma być tak, jak chce. Nikt nie powie, że Colorado Charlie był drugi. Rozumiesz, dlaczego muszę się strzelać z Billem? A jeśli on nie będzie chciał? Minęło dużo czasu. Idziemy. Gringo! Która godzina? 8:10. Daję ci czas do 11:00. Minutę po. Zabiję ciebie i wszystkich, którzy są w domu. Jeśli się schowasz albo uciekniesz z miasta. Stać! Co to za strzelanina? Co tu się dzieje? Nie ma powodu do niepokoju, szeryfie. Po prostu się bawiliśmy. Słyszałem, że mieszka to mój stary przyjaciel, więc chciałem się z nim przywitać i dlatego strzeliłem. Jestem do dyspozycji, szeryfie. Jak tam więzienie? Macie wygodne cele i łóżka dla więźniów, którzy chcieliby się przespać? Wiesz, szeryfie, powinienem ci pogratulować. Jesteś drugim człowiekiem, który schwytał Colorado Charlie'ego. Jesteś Colorado Charlie?
Niech się pan tak nie trzęsie, bo pistolet może wypalić. Mógłby pan niechcący kogoś zranić, a nie o to nam chodzi. Jack, idź do więzienia i przynieś do salonu całą broń, jaką znajdziesz. Nie stój tak, Pete, pomóż mu. Pete sam był kiedyś strażnikiem porządku, był szeryfem. Potem zmądrzał i zmienił pracę, jak twój przyjaciel sklepikarz. Na pewno tego nie wiedziałeś. Biedny dziki Bill. Mówisz, że sklepikarz to dziki Bill? Tak, miły, spokojny handlarz. Dziś się okaże, kto lepiej strzela. Colorado Charlie, czy twój przyjaciel dziki Bill? Jeśli zgodzi się walczyć. Albo zdobędę broń, albo on przyjdzie i wszystkich nas zastrzeli. Nie, na pewno nas oszczędzi. Nie może z nim walczyć. Nie wypuści mnie żywego. Nie widzisz? Charlie chce pokazać, że jest lepszy. Jeśli nie będziesz walczył, nie zabije nas, tylko będzie chciał, żebyś opuścił miasto. Jest tylko jeden sposób, żebyśmy byli bezpieczni. Muszę z nim walczyć. Ty i Tim, schowajcie się gdzieś. Gdybym tylko miał pistolet. Uparta duma, nie? Chcesz ryzykować życie, chcesz osierocić syna, żeby tylko uniknąć upokorzenia. Jeśli zabierzesz mężczyźnie honor, niewiele zostanie. W życiu są ważniejsze rzeczy niż fałszywa duma i honor. Co tu robisz? Kazałam ci zostać w pokoju. Nie chcę. A jeśli zdecyduje się wyjechać? Nieważne, wszyscy się dowiedzą, że dziki Bill jest tchórzem. Pozwolisz mu wyjechać? Tylko za granicę miasta. Potem zajmie się nim Pete. A jeśli stanie do walki? To już wola Najświętszej Panienki. Dziki Bill jest szybki. Ja też. Może nawet bardziej. Nie podoba mi się to. Z nim nigdy nic nie wiadomo. Zabawiliśmy się już z nim. Dlaczego go nie zabijemy albo nie zostawimy w spokoju? Po co mi to mówicie? Nie wiem. Ale mam przeczucie. Co za różnica? Ty, ja, dziki Bill, wszyscy jesteśmy ofiarami postępu. Nasz czas się skończył. Pociąg, telegraf, to jest postęp. Pete, rozdaj karty. Wracam ze spotkania. Myślę, że pani rozumie. Podjęliśmy bardzo trudną decyzję. Nie wiem, jak potraktować Billa. Bardzo nam przykro, że przyjechał tu pod innym nazwiskiem. Mówi pan o nim jako zbrodniarzu, a nie jako kimś, kto całe życie spędził na ściganiu przestępców. Z powodu jego przeszłości całemu miastu grozi niebezpieczeństwo. Rozumiem. Myślałem, że przyszedłeś mi pomóc, ale teraz to już nieważne. Szeryfie, załatwisz mi broń? Bandyci nie tylko mnie rozbroili, ale i zabrali całą broń z biura. Zresztą, nawet gdybym miał pistolet, nie dałbym ci go z obawy przed masakrą. Nie mam wyboru. Przykro mi, ale na pewno możesz. Naprawdę mi przykro. Ale jakbyś się zachował na naszym miejscu? Co robisz? Robi się późno. Już 22 po 10. Lepiej się pośpiesz.
Myśli, że jestem tchórzem. Za 5:11. Mary, możesz tu zostać. Damy ci znać, gdzie się zatrzymamy. Niczego nie potrzebuję. Mamo? Bill powiedział, że już czas. Niech cię Bóg błogosławi. Żegnaj, Tim. Bye, Mary. Która godzina? Za 11:01. Synku, nie mów tak do mnie. Nie chciałbym być twoim synem. Czekaj, Bill. Twój pistolet.
Wersja polska, NBF, Warszawa. Tekst Karolina Bober. Czytał Lucjan Szołajski.